Tekst manny na 11 sierpnia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Objawienie rozdziału 2, werset 10. Komentarz parauzyjny. Niedługo próby się skończą, lecz zanim to nastąpi, znajdujemy się w czasie prób, które wykazują, czy jesteśmy godni chwalebnych łask, o które się ubiegamy. Jeśli oceniamy te łaski, starajmy się o nie w sposób pański. Sprawdźmy, ile innych rzeczy w naszym życiu moglibyśmy oddać Panu, które On chciałby przyjąć, nie z powodu wartości tych czynów czy ofiar, lecz przez zasługę Chrystusa. Sprawdźmy, czy mijające dni i godziny spędzane są w sposób poświęcony, zauważmy w jakim stopniu chwile i dni spędzane są w sposób samolubny lub zmarnowane dla drugich. Wykraczając poza rozsądne wymogi obowiązku zakreślone w słowie Bożym. Zbadajmy, w jakim stopniu wypełniamy złożone Panu śluby. Reprint numer 3685 Komentarz epifaniczny. Bycie wiernym oznacza pełne oddanie się jakiejś osobie, sprawie lub zasadzie. Wszystko to mieści się w pojęciu chrześcijańskiej wierności Bogu, która pobudza do używania dla Niego wszystkiego, co posiadamy, w rzeczach, duchu oraz w sposób podobający się Jemu. Takie oddanie nie jest na krótki czas, musi być na śmierć, to jest musi prowadzić do śmierci i trwać aż do śmierci. Dla postępujących w taki sposób zarezerwowana jest korona żywota wiecznego jako dar i nagroda. Zaprawdę lekkimi będą wówczas wydawać się im trudy związane z ubieganiem się o życie wieczne i zaprawdę błogosławiony będzie dział, który stanie się ich własnością na całą wieczność. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Przypowieści Salomonowe rozdział 28 werset 20. Mąż wierny przyczyni błogosławieństwa, ale kto się prędko chce zbogacić, nie bywa bez winy. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 22 I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. Rozdział 24 werset 13 Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. Rozdział 25 wersety od 14 do 23 Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a drugiemu jeden, każdemu według przemożenia jego, i zaraz precz odjechał. A poszedłszy on, który wziął pięć talentów, robił niemi, i zyskał drugie pięć talentów. Także i on, który wziął dwa, zyskał i ten drugie dwa. Ale ten, który wziął jeden, odszedłszy wykopał dół w ziemi, i skrył pieniądze pana swego. A po długim czasie przyszedł pan onych sług, i rachował się z nimi. Tedy przystąpiwszy on, który był wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc, Panie, oddałeś mi pięć talentów, oto my drugie pięć talentów zyskał niemi. I rzekł mu pan jego, to dobrze. Sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wiernym. Nad wielem cię postanowię. Wnijdź do radości pana twego. A przystąpiwszy i on, który był dwa talenty wziął, rzekł, Panie, oddałeś mi dwa talenty. o tom drugie dwa talenty zyskał niemi. Rzekł mu pan jego, To dobrze. Sługo dobry i wierny. Gdyżeś był wierny nad małym. Nad wielem cię postanowię. Wnijć do radości Pana Twego. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wersety od 10 do 12. Kto wierny jest w małym, i w wielu wiernym jest, a kto w małym niesprawiedliwy, i w wielu niesprawiedliwym jest. Ponieważ tedy w Mammonie niesprawiedliwej wiernymi nie byli, prawdziwego, któż wam powierzy? A jeździście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest. Pierwszy Koryntów rozdział 4 Werset 2 A tego dźwięc szukają przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wiernym. Żydów rozdział trzeci, Werset 14 Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, że tylko początek tego gruntu aż do końca ostateczny zachowamy. Rzymian rozdział 8 Wersety 17 i 18 A jeźlisz dziećmi, tedy i dziedzicami. Dziedzicami w prawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Albowiem, bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. Galatów, rozdział szósty, wersety od siódmego do dziewiątego. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też rządzi będzie. Bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządzić będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządzi będziemy nie ustawając. Jakuba rozdział pierwszy, werset dwunasty. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. 1 Piotra rozdział 1 wersety od 4 do 8. Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu, i niezwiędłemu, w niebiesiech dla Was zachowanemu, którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest. Aby było objawione czasu ostatecznego. W czym weselicie się teraz maluczko, że potrzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa, którego nie widziawszy, miłujecie którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną. Drugi Piotra rozdział pierwszy werset czwarty, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwościach. I Jana rozdział trzeci, wersety drugi i trzeci, najmilsi. Teraz dziadkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się on objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jako jest. A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest. Objawienie rozdział 3, werset 21. Kto zwycięży? Dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej. Jakom i ja zwyciężył i usiadłem z ojcem moim na stolicy jego. Pieśni 326, 21, 27, 32, 58, 92, 78. Wiersze Brzasku: 197 o być gotowym. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5688. Pytania, czy w tym tygodniu byłem byłam wierny-wierna? Czy nie? W czym? Jak to wpłynęło na moją nadzieję otrzymania życia wiecznego? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.